Cześć, Mroczna Armia, z tej strony Michał. Witam Was w kolejnym odcinku z serii UFO, który będzie dosyć nietypowy, bo opowiem Wam tym razem o tak zwanym tajnym projekcie z lat 90., czyli projekcie Blue Beam. Zapraszam serdecznie. Projekt Blue Beam jest tajnym programem wykorzystującym obrazy o charakterze religijnym do stworzenia holograficznej prezentacji na niewyobrażalną wręcz skalę. Forma holografii przypominać może telewizję dostarczającą wrażeń wizualnych bez potrzeby wykorzystywania jakiegokolwiek odbiornika. Przy wykorzystywaniu superkomputerów i technologii satelitarnej program ten pozwoli na interakcję z ludzkim umysłem na olbrzymią skalę, sprawiając, że ludzie usłyszą w sobie głos Boga i zobaczą go ponad swoimi głowami na niebie. Czy teraz już łapiecie, czym w istocie będzie fałszywe przyjście Chrystusa i powrót fałszywych bogów? Już w połowie lat 90. w środowiskach wojskowych i naukowych zaczęło roić się od plotek i spekulacji na temat dziwnej serii naukowych programów testowych. Jednym z tych programów nazywa się HARP. Inny nazwano projekt Blue Beam. Okazuje się, że rząd lub raczej rząd cieni, prawdziwi władcy tego świata, stworzyli broń, która nie tyle jest groźna dla ludzkiej fizyczności, ale stanowi zagrożenie dla ludzkiego umysłu. Projekt Blue Beam stanowi jeden z programów, który może mieć poważny wpływ na wartości moralne konkretnej osoby i na jej zdrowie psychiczne. Jedną z wielu możliwych zastosowań broni HARP jest zdolność do projekcji obrazów w olbrzymiej skali na niebie. Ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, że technika ta ma wykorzystywać sygnały, które mają bezpośredni wpływ na ludzki umysł w taki sposób, że nawet osoby niewidome będą mogły zobaczyć hologram. W ramach projektu Blue Beam możliwe ma być także przesyłanie dźwięku bezpośrednio do głowy człowieka w procesie, w którym nasze uszy nie biorą udziału. Dźwięk ma docierać bezpośrednio do mózgu w postaci impulsów elektrycznych. Przy wykorzystywaniu superkomputerów i technologii satelitarnej program ten pozwoli na interakcję z ludzkim umysłem na olbrzymią skalę. Jednym słowem, projekt ten sprawi, że ludzie usłyszą w sobie głos Boga i zobaczą go ponad swoimi głowami na niebie. I z całą pewnością ogromna większość z nich uwierzy w boski charakter tego cudu. Dla bardzo wielu przeciętnych zjadaczy chleba wspomnienie o podobnej skrytej działalności władz wydaje się kompletne i szalone i nierealne. Na tym właśnie wszystko bazuje. Przecież oni by nie mogli zrobić takich okropności, myśli wielu ludzi. Ale niestety mogą. Robili, robią i będą robić coraz gorsze rzeczy. Dzięki projektowi Blue Beam wiza jednego światowego porządku stanie się bardzo realna. A o to właśnie Illuminatum chodzi. Projekt Blue Beam ma składać się z czterech głównych części, których realizacja ma ostatecznie doprowadzić do wprowadzenia nowej globalnej religii z jednym globalnym przywódcą. Jeden świat, jedna religia, jeden Bóg i jeden światowy rząd. Bez globalnej religii dyktatura nie jest możliwa. Tak samo jak bez uniwersalnej wiary. Nowy porządek świata nigdy nie nastąpi. To dlatego projekt Blue Beam jest tak ściśle trzymany w tajemnicy przed nami. Etap pierwszy. Fałszywe odkrycia i rewizja prawd religijnych. Pierwszy z czterech kroków programu Blue Beam dotyczy rewolucji w obecnej wiedzy archeologicznej. Osiągnie się to poprzez przygotowanie i sztuczne wytworzenie trzęsień ziemi w ściśle określonych miejscach na planecie. Wskutek czego nastąpią nowe odkrycia archeologiczne. Ukażą one wszystkim ludziom, że wszystkie odkrycia religijne są oparte na zupełnie fałszywych tezach. Spreparowane tych informacji zostanie wykorzystane w taki sposób, aby wszystkie narody zrozumiały, że ich religie zostały źle zrozumiane i przez wieki były błędnie interpretowane. Wywołanie trzęsień ziemi pozwoli dotrzeć do ukrytych obecnie obszarów wiedzy, które zdyskredytują obecne odkrycia religijne. To pierwszy krok planu. Zniszczenie obecnych wierzeń chrześcijaństwa, czyli islamu na planecie, przy wykorzystywaniu fałszywych dowodów z przeszłości. Być może zostanie odkryta Arka Przymierza i to, co zostanie znalezione w Arce, będzie dowodem na to, że świat mylił się w swoich wierzeniach religijnych. A może nawet zapiski samego Chrystusa, mówiące zupełnie o innych prawdach niż te, które znamy. Możliwości oczywiście jest bardzo, bardzo wiele. Etap drugi. Wielkie przedstawienie. Krok drugi projektu Blue Beam już dostatecznie ma unicestwić obecne wartości religijne. Rozpocznie się gigantyczne widowisko kosmiczne z trójwymiarowymi optycznymi hologramami i dźwiękiem.
Projekcja laserowa wielorakich obrazów obejmie dosłownie każdy zakątek świata w tym samym dokładnie czasie. Każdy otrzyma jednak nieco inny obraz zgodnie z dominującą regionalną czy narodową kulturą, tak aby każdy zaakceptował to, co widzi. Dźwięki, głos, Boga rozlegać się będą bezpośrednio w umysłach ludzi we wszystkich językach. Obecna technologia pozwala już na takie cuda. Obrazy zostaną przesłane przez satelity, które wezmą udział w projekcji mającej miejsce na tzw. warstwie sodowej ziemskiej mezosfery, czyli około 90 km nad Ziemią. Warstwa sodowa znajduje się w obrębie mezosfery i składa się z zjonizowanych atomów sodu. Grubość tej warstwy to około 5 km. W procesie projekcji będą na niemal identycznych sygnałach jak te wykorzystywane do produkcji obrazu lub hologramu o głębokiej perspektywie z wykorzystywaniem fal akustycznych i zjawisk optycznych. Tak więc skutkiem tych wyrejestrowanych pokazów będzie ukazanie zjawisk optycznych oraz światu nowego Chrystusa, Mesjasza dla natychmiastowego wprowadzenia nowej światowej religii. Forma przekazów szokująca i niezwykła wobec niczego niespodziewanego się świata sprawi, że kłamstwo stanie się oczywiście prawdą. Zakładam się o wszystko, że 90% ludzi padnie na kolana i w pierwszej fazie tych wydarzeń nie będzie nic podejrzewać. Może później z biegiem czasu ludzie będą i pójdą po rozum do głowy i miejmy nadzieję, że tak się stanie. Dlatego trzeba właśnie o tym wszystkich informować, by być przygotowanym i uszczyć się największego oszustwa w dziejach historii Ziemi. Będzie to naprawdę diabelsko przebiegła sztuczka, mająca wmówić ludzkości wypełnianie się przepowiedni starożytnych kultur czy wierzeń o ponownym przyjściu Mesjasza czy Apokalipsie. Etap trzeci. Elektroniczna telepatia i sztuczne myśli. Kolejnym krokiem projektu Blue Beam to tak zwana elektroniczna telepatia przy wykorzystywaniu fal LF, VLF i LF, które mają penetrować ludzkie umysły i oddziaływać, a także interferować z naturalnymi myślami człowieka. Fale ELF z angielskiego Extremely Low Frequency, czyli skrajnie mała częstotliwość, należą do zakresu fal radiowych o częstotliwości od 3 do 30 Hz i długości od 10 do 100 000 km. Wykorzystywane są głównie powszechnie przez marynarkę wojenną Stanów Zjednoczonych do łączności z zanurzonymi okrętami podwodnymi. Fale ELF budzą kontrowersje, gdy znane jest ich niezwykle oddziaływanie na ludzki mózg. Badania przeprowadzone w zakresie fal częstotliwości od 6 do 10 Hz pokazały, że fale takie mogą zmieniać naturalną częstotliwość pracy ludzkiego mózgu. Fale mózgowe są to cykle aktywności bioelektrycznej mózgu. Charakterystycznym częstotliwością fal mózgowym odpowiadają w dużym stopniu stany świadomości człowieka i tak wyróżniamy m.in. fale gamma, fale beta, fale alfa, fale teta czy fale delta. Rodzaj fal wytwarzany przez nasz mózg ma ścisły związek z czynnościami, jakie wykonujemy. Przykładowo fale gamma towarzyszą działaniu dużej aktywności człowieka. Beta występują przy zwykłej dziennej aktywności. Fale alfa podczas stanu relaksu, odprężenia, a fale teta podczas snu i fazy głębokiej medytacji czy hipnozy. Natomiast fale delta podczas fazy najgłębszego snu, głębokiej medytacji. Tak więc oddziaływanie na ludzki umysł falami z zakresu skrajnie małej częstotliwości może zmieniać stany naszej świadomości, a także mieć wpływ na formułowane w naszych umysłach myśli. Tak też w kolejnym etapie projektu Blue Beam każdy człowiek na Ziemi ma znaleźć się w zasięgu działania fal w zakresie ekstremalnie niskich częstotliwości, które wpłyną na jego myśli i działania. Fale zagłuszają nasze naturalne myśli i wykreują zupełnie nowe, sztuczne, które wpłyną na nasze zachowanie i działania. Fale mają być emitowane za pośrednictwem satelitów z wykorzystaniem danych o niemalże każdym człowieku na Ziemi, językach i dialektach. Możliwe więc będzie, że to miliardy ludzi na całym świecie otrzyma przekaz głosu Mesjasza, rozlegający się w ich umysłach. Głos mogący przekazywać fanatykom religijnym instrukcje i rozkazy. Masowe histeria i chaos, jaki powstanie wówczas, nie opiszą żadne słowa. Kontrola w obecnej postaci, czyli media, reklama, wpojone ideologie, religia, byłyby niczym wobec projektu Blue Beam. Etap czwarty. Niezwykłe manifestacje. Następny etap dotyczy cudownych manifestacji, które powstaną przy użyciu środków elektronicznych. Plan zakłada wykorzystanie znanych powszechnie wizerunków przybyszy z obcej planety, a także ich latających dysków. Być może rozegra się dramat pod tytułem Na granicy inwazji obcych, które ma dotknąć każde miasto na planecie.
Ostatecznym celem byłoby zmuszanie narodów do zjednoczenia i demilitaryzacji pod egidą ONZ. Wykorzystany zostanie motyw walki sił dobra ze złem, a z finalną interwencją obcej cywilizacji, która zostanie odebrana jako boska interwencja, mająca uratować ludzkość. Czyżby więc na pomoc przybyli nam przyjaźni reptilianie? Ależ nie, oczywiście to podstęp. Ludzie uwierzą, że jedyną słuszną religią jest New Age, a przybyłych obcych uznają za aniołów, a może nawet bogów. Ostatnim etapem projektu Blue Beam będzie wywołanie zjawisk supernaturalnych przy wykorzystaniu elektroniki dostępnej w każdym domu. Zjawisk takich jak projekcje energetyczne, złe duchy, poltergeisty i tym podobne. Ma to doprowadzić ludzi do szaleństwa i masowej histerii. W tym stanie umysłu zawsze łatwiej jest ludźmi sterować i manipulować. Według zamysłu spiskowców nowy początek świata zostanie wówczas wprowadzony bezproblemowo. Naświetlmy nieco szerzej wątek istot pozaziemskich w tym nadchodzącym dramacie. Od wielu lat po świecie krążą plotki o tajnych planach iluminatów mających zaprezentować światu niezwykły reality show pod tytułem Inwazja Niedobrych Obcych, która ma oczywiście skonsolidować świat pod egidą rządu światowego. Członkowie projektu Ujawnienie swoje oświadczenie w tej kwestii wydali jeszcze przed 9 września. Według nich ogromna liczba obiektów wyglądających jak UFO są tak naprawdę tworzone w tajnych laboratoriach i pracowniach, tzw. czarnych projektach, po to, aby symulować pojawienie się obcych, w tym porwania i okaleczenie bydła. Ma to na celu wywołanie pierwotnego lęku przed życiem pozaziemskim, zupełnie jak w filmie Dzień Niepodległości albo też Wojnie Światów. Próba zjednoczenia ludzi przez wojnę, używając IT jako kozła ofiarnego. Dlatego w najbliższych latach musimy być bardzo czujni. Preparowanie fałszywych, przerażających spotkań z bezwzględnymi i mordercznymi obcymi stworzy nowego pozaziemskiego wroga, który spowoduje, że każdy przyjmie światowy rząd z otwartymi rękoma. Spójrzmy na cytat wypowiedziany 21 września 1987 roku podczas zgromadzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych przez Ronalda Reagana, 40. prezydenta Stanów Zjednoczonych, który uwidocznił wszystkim, że to nie tylko mrzonki. W naszej obsesji antagonizmów chwili często zapominamy, jak wiele jednoczy całą ludzkość. Być może potrzebujemy jakiegoś zewnętrznego, uniwersalnego zagrożenia, abyśmy mogli rozpoznać tę wspólną więź. Od czasu do czasu myślę, jak szybko nasze globalne różnice zatarłyby się, gdybyśmy tylko stanęli w obliczu obcego zagrożenia spoza tego świata. Rok później, w Białym Domu, 5 maja 1988 roku, Ronald Reagan, przemawiając do zgromadzenia reporterów, wypowiedział te słowa. Często zastanawiałem się, co by się stało, gdyby wszyscy na świecie odkryli, że grozi nam niebezpieczeństwo z zewnątrz, siła z innej planety. Czy w obliczu tego nagłego odkrycia nie stwierdzilibyśmy, że pomiędzy nami nie istnieją jakiekolwiek różnice, że wszyscy jesteśmy ludźmi, obywatelami tego świata? Czy nie zjednoczylibyśmy się razem w walce z tym konkretnym zagrożeniem? Jakie jest wasze zdanie? Dajcie znać w komentarzach i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!